Partnerami podczas realizacji materiałów filmowych są www.railyshop.pl, Olaf Motorsport, opony wyścigowe, www.slickytires.pl, ekstrafelgi.pl oraz comeonboard.pl. No jest kolejne podium, ale to chyba nie to miejsce, które chciałeś do końca. Wszyscy grają w piłkę, wygrywają Niemcy. My się ścigamy, wygrywa Tomek Nagórski. Tak jakoś poukładało się w tym sezonie. Jest najszybszy i nie ukrywam, że jest z nim mały problem. No ale to drugie miejsce też bardzo cieszy, bo w końcu jakby powraca forma. A wiesz, jakieś takie nieszczęśliwe detale wpłynęły na tą ostatnią obniżkę formy. No faktycznie dzisiaj jest ok, po treningowych podjazdach była nadzieja, że może będzie coś więcej wreszcie. I z takim założeniem tutaj przyjechałem po dwóch zwycięstwach w zeszłym roku. No nie udało się, pierwszy przejazd, błędy. Zdarzyły mi się i Tomek był zdecydowanie szybszy, teraz już nie było sensu go gonić. Robiłem eksperymenty pod kątem dnia jutrzejszego. Jestem zadowolony z drugiego dnia, z drugiego miejsca i generalnie jest fajnie, no. Jakiś tam niedosyt jest, prawda? No właśnie, ale jutro jest kolejny dzień i kolejny czas, kiedy można zaatakować i odebrać zwycięstwo. No tak, tylko do końca coraz mniej wyścigów, a kolega odskakuje z każdym wyścigiem, więc w którymś momencie już nawet matematyczne szanse na dogonienie go stracimy, no i wtedy trzeba będzie zweryfikować nasze plany startowe. Plan na jutro? Jak na dzisiaj maksimum, a tak. A co wyjdzie, to zobaczymy.